Adrian Walczyk, dzień dobry, a właściwie już dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich zawodników, sztaby szkoleniowe, media, a także widzów oglądających nas na Facebooku. Oficjalna ceremonia ważenia przed galą HFO Kickboxing Soul Park. Moi drodzy, jesteśmy po pierwszej w Europie zawodowej gali kickboxingu zorganizowanej w całości w studiu telewizyjnym, a dokładnie rzecz biorąc w studiu Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza w Warszawie. Czas na kolejne wyzwania, czas na kolejne miejsca na mapie Polski i tak oto zawitaliśmy w Kleszczowie. Piękny obiekt Soul Park, to tutaj odbędzie się gala z udziałem kibiców, za którymi tak bardzo tęskniliśmy, to tutaj odbywa się dzisiejsza ceremonia ważenia. Co do karty walk chyba nie trzeba dużo mówić. Wszyscy doskonale znamy dyrektora sportowego, matchmakera Łukasza Czarnowskiego. On zawsze serwuje nam mnóstwo emocji, robiąc takie zestawienia. No i wszyscy kibice właśnie za to kochają HFO. Za nieprzewidywalność i za nokauty, które stały się wizytówką federacji. 10 walk zobaczymy w sumie, 3 walki w karcie wstępnej, 7 walk w karcie głównej. Najważniejsze starcie, walka wieczoru, to walka o obronę pasa mistrza świata federacji ISKA. Łukasz Bum Bum Pławecki na pewno chce ten pas zachować dla siebie. Zapraszamy na transmisję od godziny 18.50, jutro TVP Sport, karta główna, uroczyste otwarcie, od godziny 18.00 3 walki karty wstępnej na sporttvp.pl. Tyle, nie przedłużajmy, zaprośmy osoby, bez których ceremonia ważenia odbyć się nie może. Są już z nami na scenie piękne ringers, powitajmy Klaudia, Daniela, wielkie brawa dla dziewczyn, wyjątkowa ozdoba każdego wydarzenia. Ozdobą gali HFO jest na pewno prezes HFO Jerzy Dąbrowa i dyrektor sportowy, matchmaker Łukasz Czarnowski. Zapraszam panów tutaj. Wyjątkowe miejsce, chyba najlepsze wymarzone, jakie tylko mogliście sobie wybrać. No i oczywiście ceremonia ważenia nie może się odbyć bez głównego rozjemcy, który dzisiaj będzie czuwał nad przebiegiem ceremonii ważenia, a jutro nad przebiegiem walk, Maciej Bajtel, sędzia główny. Jesteśmy w komplecie, czas sprawdzić, jak zawodnicy przygotowali się do jutrzejszej gali. Czy zmieszczą się w wyznaczonych limitach? Przypominamy, że przy federacji HFO jest tolerancja plus minus 1 kg. No plus właściwie 1 kg, bo jak ktoś ma mniej, to może i lepiej. Zaczynamy od karty wstępnej. Pierwsza walka to kategoria wagowa 57 kg. Zobaczymy 3 rundy, każda po 2 minuty. Będzie to starcie płci pięknej. Narożnik niebieski. Soma Gym Kielce, Martyna Kot i Tom Center Piotrków Trybunalski, Julia Tomczyńska. Zapraszam panie tutaj na wagę. Martyna Kot jako pierwsza wejdzie na wagę, sprawdzimy. ...58 kg, a więc jesteśmy w wyznaczonej tolerancji. Zapraszam Julię Tomczyńską na wagę. 55,600. Zapraszam zawodniczki w wyznaczone miejsca face to face przed jutrzejszą walką i chwila dla naszych fotoreporterów. I jeszcze twarzą do obiektywów poprosimy. Dziękujemy, do zobaczenia jutro. Pojedynek otwierający naszą galę, otwierający kartę wstępną, Martyna Kot versus Julia Tomczyńska. Druga walka to kategoria wagowa 65 kg, 3 razy 3 minuty. Narożnik niebieski, reprezentant Legia Fight Club Kacper Glinicki i narożnik czerwony, Halny Nowy Sącz, Marcin Krok. Zapraszamy serdecznie. Kacper Glinicki jako pierwszy na wagę. 64,200 i zapraszamy Marcina. 64,900. Mamy limity. Face to face. I twarzą do naszej publiczności, do widzów oglądających nas
na Facebooku. Przypominamy, karta wstępna od godziny 18 na sport.tvp.pl. O 18.50 przełączamy się na TVP Sport. Otwarcie studio i karta główna. Dziękujemy, panowie. Trzecia walka. Kategoria wagowa 41 kg. 2 razy 2 minuty. I tutaj bardzo proszę zgromadzoną publiczność i wszystkich widzów o wielkie brawa, bo to najmłodsi wojownicy, którzy tego wsparcia potrzebują. To na pewno wielka chwila, zarówno dzisiaj, a tym bardziej jutro w tym przepięknym anturażu, w którym znajduje się ring. Narożnik niebieski to reprezentant Żarskiego Klubu Sportów Walki Szymon Socha, a narożnik czerwony Halny Nowy Sącz Miłosz Dąbrowa. Zapraszam! Formuła Kicklight. Zapraszamy. Kacper, Szymon, na wagę. 39,500. I Miłosz, proszę bardzo. 40,900. Pięknie młodzi wojownicy przygotowali się do tej walki, jeśli chodzi o wagę. Jutro zweryfikujemy umiejętności w ringu. Zapraszam. Face to face. I przodem prosimy. I brawa dla najmłodszych wojowników. Do zobaczenia jutro. Ten pojedynek zamyka kartę wstępną. Przed nami bohaterowie karty głównej. 7 walk zobaczymy podczas jutrzejszej gali. Na otwarcie kategoria wagowa 60 kg. Narożnik niebieski, reprezentant KS Red Lion Muay Thai Szymon Obroślak i jego przeciwnik Tom Center Piotrków Trybunalski Przemysław Roll. Przemka nie ma z nami, jest zawodowym żołnierzem i tutaj dostał polecenie, że ma być dzisiaj w armii, jutro na pewno będzie w ringu, ale Przemek został zważony w hotelu, zmieścił się w limicie wagowym 60700, a waga Szymona Obroślaka to 60400. Face to face nie będzie, natomiast bardzo poprosimy, żeby Szymon stanął tutaj przed naszą wagą. Zapraszamy nasze ringers. Szymon Obroślak versus Przemysław Roll. Walka, która otwiera kartę główną. Walka numer 2, kategoria wagowa 65 kg. W narożniku niebieskim reprezentant Fire Gym Bańska Bystrzyca Iwo Hatala, a jego rywal to reprezentant Żarskiego Klubu Sportów Walki Maciej Zembol Zębik. Wojownicy wywodzący się z Muay Thai, jutro łokci ani klinczu nie będzie. Będzie czyste K1. Iwo Hatala 65,600. Zapraszamy Maćka. To waga Maćka Zębika. Panowie, face to face. Dziękujemy. Jeszcze przodem. I do zobaczenia jutro. Pojedynek numer 3. Idziemy nieco w górę z kategorią wagową 67 kg. W narożniku niebieskim reprezentant CSWiS Leżajsk Marcin Konieczny, a jego przeciwnik z klubu Gladiator Bełchatów Michał Benben. Zapraszamy. Marcin Konieczny 66,300. Michał Benben 67,800. Wzorowe przygotowanie póki co zawodników do wyznaczonych limitów. Face to face. Dziękujemy.
Zapraszamy dziewczyny. Poczekajcie, panowie, jeszcze. Najprzyjemniejsza część ważenia. Gdzie tak szybko uciekacie? Będzie czas na regenerację jeszcze dzisiaj, przed jutrzejszym starciem. Teraz dziękujemy. Marcin Konieczny, Michał Bęben. Bohaterowie trzeciej walki. Walka numer 4, kategoria wagowa 81 kg. Narożnik niebieski, wojownik KS Red Lion Muay Thai, Wiktor Waszczuk. Jego przeciwnik reprezentujący Tom Center Piotrków Trybunalski, Robert Krasoń. Wiktor Waszczuk, 81-400. I sprawdzamy wagę Roberta. 81-400. Mamy wyznaczone limity. Wzajemny szacunek. Dzięki. Powodzenia, panowie. Walka numer 5, kategoria wagowa 70 kg. Drugi pojedynek polsko-słowacki. Narożnik niebieski z klubu Fire Gym Bańska Bystrzyca, Michał Kosik. Jego przeciwnik z narożnika czerwonego, ŁKS Łódź, Terminator bez porażki, Patryk Radoń. 6-0 bilans. Jutro na pewno będzie chciał dopisać szczęśliwą siódemkę z przodu. Michał Kosik, 7600. Zapraszamy Patryka. I waga Patryka to 7500. Face to face. Dzisiaj jeszcze ten przepisowy dystans społeczny. Jutro tego dystansu rzecz jasna nie będzie w ringu, ale wszyscy zawodnicy przebadani, zdrowi i tego zdrowia im życzymy. Dziękujemy bardzo. Szósta walka to jedna walka z tych pod tytułem Nie mrugać, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć, kiedy do ringu wchodzą ciężcy, no to będą ciężkie grzmoty. Plus 95 kg, narożnik niebieski, reprezentant Alligatores Warszawa, Tomasz Janiszewski i narożnik czerwony Palestra Warszawa, Michał Bławdziewicz. Tomasz Janiszewski, 118-300. I zapraszamy Michała. ...119-400, a więc 240 kg plus Maciek Bajtel, stówka, 340. Dziękujemy. Zapraszamy dziewczyny. Panie i panowie, i czas na walkę wieczoru. Czas na walkę o pas mistrza świata Federacji ISKA. Tutaj już dyrektor sportowy powędrował po ten przepiękny pas, który póki co należy do Łukasza Pławeckiego, ale jego rywal na pewno ma wielką ochotę to trofeum odebrać. Będziemy świadkami na pewno fantastycznego pojedynku. Tutaj będzie 5 rund, każda po 3 minuty. Narożnik niebieski, pretendent do tytułu mistrzowskiego, reprezentant Cypru, Five Star Sport Center, Michalis Manoli.
i aktualny mistrz świata Federacji ISKA z klubu Halny Nowy Sącz, Łukasz Bum Bum Pławecki. Michalis Manoli, 78-100. I Łukasz Bum Bum Pławecki, równe 78 kg. Pretendent Michalis Manoli versus mistrz Łukasz Pławecki. W rękach Klaudii pas mistrza świata Federacji ISKA. Zakontraktowanych 5 rund, ale czy ta walka rzeczywiście będzie trwała na pełnym dystansie? Przekonamy się jutro. Prosimy o wielkie brawa dla bohaterów walki mistrzowskiej, walki wieczoru. Szybko, sprawnie. Chcemy, żeby zawodnicy mieli jeszcze czas dla siebie, ale prosimy zawodników, żeby jeszcze zostali tutaj z nami, ponieważ chcielibyśmy was oddać w ręce dziennikarzy, którzy czekają na wywiady, a z kibicami, z widzami widzimy się jutro. Przypominamy, od godziny 18 karta wstępna dostępna na sport.tvp.pl. O 18.50 przełączamy się na kanał TVP Sport, studio otwarcia, później ceremonia otwarcia z prezentacją zawodników i 7 walk w karcie głównej. No a z kibicami niektórymi zobaczymy się na żywo w tym przepięknym obiekcie Sol Park w Kleszczowie. Adrian Walczyk, dziękuję, to była ceremonia ważenia. Do zobaczenia i głośnego usłyszenia jutro.